Jaka jest różnica, jeśli chodzi o te karetki, które macie nowe, a te, które do tej pory mieliście? No tak jak maluch i najnowszy Mercedes S-Class. Ta karetka? Tak. Nowa technologia, nowy silnik, nowe zawieszenie, lepszy sprzęt. Więcej elektroniki. To dobrze czy źle? Dobrze, bardzo dobrze. Z tym, że pamiętajmy, że te karetki, które służyły nam 7 lat, na tamte czasy były też dla nas marzeniem, bo jak one trafiły do pogotowia, to nam się bardzo diametralnie zmieniła nasza praca, tak? Bo przesiedliśmy się z malutkich polonezów na wielkie karetki z przejściem, tak? Dlatego, no wiadomo, 8 lat minęło, czas już ich dobiegł końca, no ale w tej chwili wiadomo, nowe to nowe, stare to stare, stare pożegnaliśmy, nowe przywitaliśmy. Zmieniły się, jest nowa technologia, nowe rzeczy i wszystko jest zastosowane w nowych karetkach. Czyli jesteśmy na bieżąco. Będąc w tej karetce, jest większa szansa, że uratuje się życie komuś? Wiadomo, nowy sprzęt i lepsze możliwości. Jest to nawet, mi się podobają na przykład te najnowsze nosze. Bardzo przyjemne. Ale tak jak kolega powiedział, że technika techniką, ale nikt nie zastąpi profesjonalnej obsługi, prawda? No czyli bo... ten czynnik ludzki, fachowy. Tak, to jest najważniejsze. I to, natomiast ta karetka jest tylko dla nas narzędziem do pomocy, tak? Za pomocą tej karetki wdrażamy swoją wiedzę, prawda, w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Komfort dla pacjenta, prawda? O, komfort się zwiększy bardzo. Dla nas też. A dlaczego komfort dla ratowników? Bo tu jest bardziej przestrzennie. Sprzęt funkcjonalny, nowy, wszystko pod ręką. Kubatura samochodu jest większa, czyli nie musimy stać chyłkiem taki, tylko możemy wszystko robić po prostu. Natomiast też możemy wykonywać tu różne czynności ratujące życie swobodnie, tak? W sensie swobodnie fizycznie. Proszę. Stefański Michał. Budkowski Łukasz. Sławek Robolewski. Znany. Grzegorz Kowalski. Andrzej Markowski. Krzysztof Łańcuch. Też znany.